Nie deptaliśmy flagi unijnej. Nie deptaliśmy. Nie było deptanej flagi. Nie była deptana. Nie była deptana. Czy Michał Kołodziejczak dalej uważa, że Unia Europejska nas oszukuje, zdradziła nasze interesy i należy rozważyć, jak się Michale, dla nich Michale. Jaki jest stosunek do Unii Europejskiej? Nas zdradza rząd. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja nazywam się Natalia Żyto i przez 10 lat byłam dziennikarką. Przez ostatnie dni w TVP Info trwa nagonka na Agrounię i Michała Kołodziejczaka. To, co się dzieje, jest skandaliczne i dzisiaj możemy zadawać sobie pytanie, czy to koniec demokracji, czy to jeszcze dziennikarstwo, ale ja mówię, to, co się dzieje, to spustoszenie totalne w naszym społeczeństwie. To coś, co pokaże nam na najbliższe lata, że nie mamy do siebie zaufania, że obywatel nie będzie miał zaufania do mediów, że nie będzie miał zaufania do polityków. Szanowni Państwo, dzisiaj to szczególnie niebezpieczne, dlatego że żyjemy w momencie, kiedy sztuczna inteligencja wkracza do naszego życia, już istnieje. I dzisiaj bez problemu w internecie możemy spreparować, możemy napisać wypracowanie, możemy zaprojektować dom. A to, co jest szczególnie niebezpieczne, to możemy spreparować zdjęcie, stworzyć zdjęcie, którego nie było. I takim przykładem zdjęcia jest aresztowanie Donalda Trumpa. Zdjęcie, które obiegło cały świat. Było po prostu sztuczne, było spreparowane przez sztuczną inteligencję, przez internet. Ale mało tego, możemy w internecie spreparować nagranie, którego nie było. Nagranie głosem osoby, która w mediach wypowiada się publicznie. I dzisiaj my w Agrounii tego się boimy, że na nas zostaną spreparowane jakieś materiały. I dzisiaj nie możemy mówić, że dławiona jest demokracja, że kończy się wolność słowa. Dzisiaj nasze społeczeństwo jest totalnie skłócone. Wobec siebie używa różnych metod, ale także społeczeństwo pełne nienawiści. I szanowni Państwo, trudno jest tak żyć, ale łatwo jest tak rządzić. I o to chodzi obecnej władzy. Żebyśmy byli skłóceni, pełni obaw, zastanawiali się, co będzie jutro. TVP Info dolewa oliwy do ognia. Media publiczne tworzą społeczeństwo pełne obaw i pełne obaw o to, co będzie jutro. I my na to nie pozwolimy, bo jak w dziennikarstwie się mówi, że demokracja umiera w ciszy, to Agrounia na to nie pozwoli. Agrounia będzie głośno mówić o tym, co się dzieje. Szanowni Państwo, jak takie materiały z TVP Info odbierane są na wsi? O tym opowie Andrzej Waszczuk. Dzień dobry Państwu. Jestem rolnikiem. Jestem w Agrounii od samego początku, a nawet jeszcze troszkę wcześniej. I dzisiaj widzę, co robią media. TVP Info wczoraj przeszło samo z siebie. Duża część rolników dzwoniła do mnie i mówi: Andrzej, oni już przesadzili. Tej telewizji już się nie da wierzyć. I wiemy, że telewizja w oczach społeczeństwa, mądrego społeczeństwa, straciła bardzo wiele. Ja osobiście popierałem i popieram. Owszem, były chwile kiedyś zwątpienia, ale historia pokazała, że decyzje były dobre. I dzisiaj jestem dalej za Michałem Kołodziejczakiem i wiem, że decyzja jego jest dobra. I nie ma co za wcześnie oceniać, tylko trzeba zaufać i później po czynach poznać, co się wydarzy. Dziękuję. Proszę Państwa, nikt z nas nie spodziewał się, że decyzja, którą ja podjąłem z najbliższymi
tymi działaczami wywoła aż tak duże oburzenie i osoba, która jest tak krytykowana przez tutaj dziennikarzy stojących w tej grupce, bo to trzeba też jasno powiedzieć, to nie jest telewizja. To są konkretni ludzie, którzy to robią. To jest pan, to jest pan, to jest pani, to jest pan. To jesteście wy. Wy macie twarz. I wy jesteście odpowiedzialni między innymi za takie komentarze w internecie. Pod jednym z naszych postów. Proszę państwa, to jest czysta nienawiść wtłaczana w ludzi. To jest czyste zło. Jesteście uosobieniem tego, co mówi Kaczyński. Jesteście dzisiaj czystym złem, które niszczy polskie społeczeństwo. I każdy niech sobie odpowie, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy ja zdecydowałem się na wspólny start z Koalicją Obywatelską, byłem o tym przekonany na 100%. I będę bronił tej decyzji i ta decyzja zostanie obroniona przez czas. Przez to, co będzie działo się w następnych dniach. Ten cały ściek wylewany przez ludzi na mnie, proszę być pewnym, ja uniosę. Ja uniosę, bo wiem, co zrobiliśmy przez 5 lat, żeby w Polsce było normalnie. Żeby było normalnie. I zawłaszczanie dzisiaj sobie tematu rolnictwa, tematu polskiej wsi przez jedną niesłuszną władzę, jest czymś skandalicznym. Przypisywanie sobie i bycie samozwańczym reprezentantem polskiej wsi, polskiego rolnictwa jest czymś niedopuszczalnym. To już nie jest telewizja polska. To nie jest telewizja publiczna. To jest telewizja prywatna. A dzisiaj to jest telewizja partyjna. Ja mam wrażenie, że cały sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przeniósł się do budynków telewizji publicznej. Tam jest nadawanie, tam jest ustalanie planów. My jesteśmy spokojni. Ja jestem spokojny. Informacje, które ja wczoraj dostałem, są niesamowite. Jedne rzeczy widzimy w telewizji, a do mnie dzwonią dziennikarze i mówią tak. Panie Michale, poszukiwani są ludzie, którzy zgodzą się publikować treści z pańskiego telefonu. Czekam na pierwszych odważnych. Dzisiaj już nie wiem. Ten telefon to jest ciągłość. Się śmiejcie. Kto się śmieje, ten się śmieje ostatnio. Możecie niszczyć mnie i nigdy wam się to nie uda. Mogę stracić wszystko, ale nie pozwolę, żebyśmy stracili Polskę. Nie pozwolę. Dla was. Żebyście kiedyś mogli realizować swoje młodzieńcze wizje. Bo ja nie wierzę w to, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy pracują w różnych miejscach telewizji, chcą, by ktoś dawał na nich nacisk. To Tadeusz Kościuszko mówił, że Polska i kraj będzie taki silny, jak silni będą jego obywatele. To Wincenty Witos mówił, że Polska będzie tak silna, jak silni będą się czuły pojedyncze jednostki, które ją budują. To Wincenty Witos mówił, że Polski będą bronili tylko ci ludzie, którzy będą mieli przeświadczenie, że ją też budują, że należy część Polski do nich. I niech sobie każdy odpowie na pytanie. Na jedno zasadnicze pytanie. Czy wykonując takie działania uważa, że buduje Polskę, że jest jej częścią? Nie sądzę. Nie sądzę. Przywołam tylko jeszcze to opowiadanie o tej agenturze, o tym, jak Kołodziejczak jest zły, jaki ma wpływ na niego Rosja i nie wiadomo co. W poprzednim roku, w październiku, kiedy widziałem już, co dzieje się w mediach, zgłosiłem się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w październiku z prośbą o ochronę kontrwywiadowczą. Między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem byłem na ABW. Przez kilka godzin przesłuchiwany przez funkcjonariuszy, dwóch. Po tych rozmowach stwierdzili, że nie ma żadnych podejrzeń. Że nie ma żadnych informacji. Dlatego dzisiaj każdy, kto takie słowa wypowiada, jest po prostu wrogiem normalnych stosunków sąsiedzkich w Polsce.
i nikt nie będzie podważał tego, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej, to jest coś normalnego. To jest też nasza racja stanu, żyć dobrze ze Stanami, żyć dobrze z Unią Europejską, mieć tam silną pozycję i mieć coś do powiedzenia. I dlatego jesteśmy dzisiaj razem z Koalicją Obywatelską na listach i jest tam duża grupa ludzi z Agrounii, która będzie startowała w wyborach. Tak, z największą partią opozycyjną. I to tak zabolało. Bo ideą fix i w ogóle celem tych, którzy rządzą, było to, żeby nikt z nikim nie rozmawiał i się nie dogadał. Dla nas ważne są cele, dobre samopoczucie, klepanie po plecach, piękne mówienie przez obecną władzę. My tego nie potrzebujemy. Nas będą chwalić i chwalą bliscy, a ja zrobię wszystko, żeby producenci cebuli, którzy byli gnębieni przez kilka lat rządów PiS-u, mogli za normalną cenę sprzedawać swoje warzywa. Ja zrobię wszystko, żeby dostawcy warzyw, owoców, mleka, mięsa do supermarketów byli w Polsce szanowani. I można mnie przez to niszczyć przez długi czas. Można, a ja wam powiem, jestem silny, wytrwam, możecie wyciągać, co się da. Wytrwam, dam radę, zapewniam też, bo było wiele pytań. Nie korzystam z porad psychologów, bo ludzie pytają, jak to znosimy, a ja to znoszę, bo najbliżsi mi ludzie są razem ze mną, są w kraju. I po pierwszych dwóch dniach szoku, którego doznali po tym, co zrobiły media, były różne reakcje. Dzisiaj widzę, że oni wierzą. I to byłoby, kiedy byłaby trzecia kadencja PiS-u. Rozjechani bylibyśmy od razu po wyborach, żebyśmy już nigdy nie mieli własnego zdania, bo byście mówili, możemy wszystko. A ja powiem tak, przekonam wszystkich, że nie tylko dla estetyki, że nie tylko dla dobrego budowania relacji sąsiedzkich w Polsce jest potrzebne to, żeby opozycja wygrała te wybory, obecna opozycja. I żeby pokazać, że dzisiaj PiS nie reprezentuje polskiej wsi. Ja jeszcze tylko dodam, szanowni państwo, chciałam przypomnieć, że to właśnie wobec Michała Kołodziejczaka były wymierzone największe działa. Michał Kołodziejczak był szpiegowany ultrainwazyjnym programem szpiegowskim Pegasus. Z jego telefonu zostały wyciągnięte dane. To pod jego dom podjeżdżała policja. To naszych działaczy policja śledziła po Warszawie po protestach. To nie jest normalne i to nie powinno się dziać w państwie demokratycznym. I szanowni państwo, ja bym chciała, żeby każdy z nas sobie odpowiedział na pytanie, czy te wybory będą uczciwe. Już dzisiaj widzimy, że walka jest nierówna. Proszę państwa, jeżeli są jakieś pytania, odpowiemy na wszystkie. Tak, to może byśmy chcieli ustalić, jeśli można. Dlaczego panu tak przeszkadza to, że puszczamy te pana archiwalne wypowiedzi dotyczące i Rosji, i Stanów Zjednoczonych? Czy coś od tego czasu się zmieniło? Bo pan się dzisiaj od tej wypowiedzi kategorycznie odcina. Zmienił pan zdanie? Jak często Michał Kołodziejczak zmienia zdanie? Może doprecyzować pytanie. Michał Kołodziejczak nie zmienia zdania. Michał Kołodziejczak jest głęboko zakorzeniony w swoich wartościach, w celach, których chce osiągnąć i nie możecie znieść tego, że Michał Kołodziejczak się nie zmienił i nie zmienił zdania, bo broni polskich rolników. I wie pani co? Poglądy są... Pani redaktor, kiedy ja widziałem tysiące gospodarstw w Polsce, tak jak moje, które handlowało z ludźmi, którzy przyjeżdżali do Polski z Azerbejdżanu, Myśmy gościli ludzi w domach swoich, którzy byli innego wyznania, innej wiary, innej tradycji. Niech pani uszanuje debatę publiczną. Tylko wprost, czy jest pan dzisiaj za Rosją, czy nie jest pan za Rosją? Bo te fragmenty, które my puszczamy, a zarzuca pan, że są nieprawdziwe albo przekłamane, dotyczą tego, że sprzyja pan Rosji i neguje pan sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Więc jak jest naprawdę? Dlaczego pan mówi, że to, co puszczamy, jest nieprawdą, skoro to są pana wypowiedzi? Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest słuszny, dobry, musimy go rozbudowywać i jest nam potrzebny. Rosja jest napadła na Ukrainę. To są barbarzyńcy, którzy wykorzystali swoją potężną pozycję, by napaść na zwykłych ludzi. I to jest niedopuszczalne. I to jest... Jeszcze raz. Niech pani mojego ojca zostawi z boku. Niech pani zostawi mojego ojca z boku.
podkreślając i powtarzając, że to właśnie pana gospodarstwo i pana ojca współpracowało ze stroną rosyjską. To jak to jest? Pan się dzisiaj wycofuje z tych słów, czy nie? Konkret. Pani redaktor, gdyby pani pojechała, tak jak już wasza kamera jeździła po mojej wiosce, i by pani spytała, ile gospodarstw współpracowało z ludźmi z Azerbejdżanu, którzy wysyłali kapustę, ziemniaki, marchew, cebulę do Moskwy, do Petersburga. Ci ludzie są niczemu winni, nie są niczemu winni i ja będę stał w ich obronie. Nie można dzisiaj mówić, że ktoś, kto... Nie można dzisiaj oceniać kogoś, kto 8 lat temu, 10 lat temu sprzedawał na przykład różnym firmom zarejestrowanym w Polsce swoje produkty i je sprzedawał gdzieś za granicę. Ale dzisiaj współpraca z Rosją jest niedopuszczalna, jest ona przekreślona, a to wasz rząd, który pani reprezentuje tym, co pani mówi, ciągle współpracuje gospodarczo. Przecież gaz LPG, ja bym robiła, gaz LPG, nie gaz LPG, czy on... Była dziennikarka, rozpoczynając tę konferencję, mówiąc coś o sztucznej inteligencji, o tym, że często są przekłamywane różne filmiki w internecie. Pamiętamy to zdjęcie ostatnio samolotów, myśliwców, coś nie ma gwiazdkami. Pamiętamy, jak państwo z opozycji też chętnie udostępnialiście to zdjęcie. To chyba a propos tego pani się wypowiadała. Ale zastanawiam się, dlaczego akurat ta konferencja od tego została rozpoczęta. To znaczy, macie państwo jakieś konkretne dowody na to, że u nas na antenie zostało coś przekłamane, coś spreparowane? Konkrety, panie Michale. Szanowna pani redaktor, ja pani powiem tak, już w momencie, kiedy pani używa słowa, że współpraca między osobą, która sprzedaje swoje produkty rolne do danego kraju, to już jest nadużycie. I to już jest nie w porządku. Ja, szanowni państwo, powiem tak. Przez 3 lata pracuję w Agrounii i pierwszy raz na konferencję prasową przychodzi pracownik TVP i zadaje pytania. Ta nagonka, która trwała od 4 dni, była jednostronna. Dlaczego pani nie zadała pytania Agrounii, co na ten temat uważamy? Nie, dlaczego nie było drugiej strony w materiale TVP? Dlaczego w materiale TVP? Dlaczego w materiale TVP nie było drugiej strony? Czy to jest dziennikarstwo? Tak, ja odpowiem. Czy pani się nie wstydzi za to? Zarzut do TVP dotyczący preparowania materiału. Do tego zaczęliście dzisiaj konferencję. Czekaj. Czy ma taki, że pani swoim liderowi się wypowiedzieć? Nie zadała pytania. Widzi pani? Mamy ludzi, którzy nas bronią i będą nas bronić do samego końca. Nagranie zostało zmanipulowane z jednej przyczyny. Ja pani powiem tak. Kiedy my będziemy już rządzić, wprowadzimy taką ustawę, że pokazując nagrania archiwalne, będzie obowiązek umieszczenia daty, kiedy to było robione. Będziemy to pokazywać, zostało to zmanipulowane. To nagranie zostało zmanipulowane, bo ludzie myśleli, że chociażby to, co działo się 5 lat temu, to było na przykład miesiąc temu. I to jest nagranie z tego waszego wczorajszego spotu, którym... Ale wiele nagrań z pana udziałem archiwalnych, o którym nagraniu... A dlaczego pani się nie zapytała, robiąc ten materiał... Do mikrofonu. Dlaczego? Ale ja też będę zadawać pytania. Pani nie jest dziennikarzem, pani jest pracownikiem TVP, który manipuluje i szerzy propagandę. Oczywiście, że tak to pani decyduje, Michał Kłodziczak, kto jest dziennikarzem. Ja bym się chciała w takim razie, skoro to jest za trudne. Pan mówi o manipulacji, pan mówi o przekłamanych materiałach, nie jest pan w stanie nawet wskazać konkretnego materiału, o którym mówicie, jeżeli w którego zwołujecie konferencję, to zapytam w takim razie, bo tu sobie policzyłam na szybko 8-9 osób jest za panem. 6 osób z tego, co się orientuje, wciągniętych jest na listy, więc no można tak... skracając dedukcję, powiedzieć, że praktycznie tylko te osoby, które wciągnął pan na listę Koalicji Obywatelskiej, przyszły i za panem stoją. Co pan chciałby dzisiaj powiedzieć tym wszystkim, którzy palą kurtki Agrounii, którzy palą napisy Agrounii? Oni oczekują dzisiaj od pana, że pan stanie twarzą do kamer właśnie i powie im, dlaczego tak się stało. Dlaczego pan uświęcił te ideały, o których mówił pan przez ostatnie lata? Ideały mam te same. Wartości mam te same, są głęboko zakorzenione i proszę państwa, jeżeli tutaj pracownik TVP, proszę pani, spokojnie, niech się pani nie denerwuje, naprawdę my tu będziemy stać w tym słońcu, odpowiadać na wszystkie pytania. Tylko konkretnie. Mariusz Borowiak, który jest kandydatem Konfederacji na senatora z okręgu sieradzkiego, dopuścił się takiego czynu i TVP będzie dziś promowało kandydatów Konfederacji, którzy są przeciwko Agrounii. Grupa ludzi, która jest przez was podpuszczana. A odnośnie tego spotu, to ten spot, który wczoraj rano wypuściło TVP, taki ładnie zmontowany,
który... Tak. Nie dotknęło mnie, jest zmanipulowane, bo ludzie nie potrafią sobie odnieść. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania z wolnych mediów, osób, które też przyszły na konferencję, bo Pani zdominowała konferencję i atakuje... Przepraszam, czy ja mogę zabrać głos? Szanowna Pani, nazywam się Karina Kozłowska. Bardzo miło. I tą propagandę, którą zrobiliście wczorajszego dnia i przedwczoraj, gdzie odmianane jest przez 100 przypadków. Proszę mi nie przeszkadzać, proszę mnie wysłuchać. Szanowna Pani, do tej pory, jak żyję, nie spotkałam się w ciągu tak krótkiego czasu z nagonką na konkretną osobę, którą znam i szanuję. I Pani Karina nie kandyduje. To jest więcej niż zrobiliście w sprawie Adamowicza. Czyli moja rodzina się czuje zagrożona. W sprawie prezydenta Michała rodzina czuje się zagrożona. I ja się zwracam przez Panią i przez media publiczne do moich znajomych, którzy pracują aktualnie dla Telewizji Polskiej, żeby resztkiem sił i swojego sumienia, Szanowni Państwo, po prostu zastanowili się tą nagonką, co zrobili. Na czyli nie odpowiedzą mi Państwo na pytanie, tak, co było nieprawdziwe, która wypowiedź była zmanipulowana, Szanowna Pani, no bo, wie Pani, słyszała Pani od Pana Prezesa Michała Kołodziejczaka, a nie jesteście w stanie wskazać nagrania. Każde nagranie powinno mieć datę. Nie rozumie Pani podstawowej ale rzeczy. Ale co zostało przekłamane? Czyli, że kilka lat temu Pan Prezes Michał Kołodziejczak... Nie wiem, jak Pani dziennikarka zaczęła tę Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania, bo to ta dyskusja... Nagranie zostało Pani będzie przekrzykiwać. Proszę, pan redaktor z Polsatu. Proszę o komentarz do słów Pana Premiera. Zacytuję. Ten jawnie prorosyjski, probiałoruski polityk robi wszystko, żeby utorować na to drogę na powrót bycia reprezentantem polityki niemieckiej. Proszę Pana, ja jestem politykiem, który w sercu ma Polskę, dla którego Polska jest najważniejsza. I takie pomówienia, które wyssane są całkowicie z palca, jaka prorosyjskość, jaka probiałoruskość? Kto dawał, jak nie ci ludzie, którzy stoją ze mną, ludziom, którzy z Ukrainy przechodzili przez granicę w lutym, w marcu, poprzedniego roku jedzenie. Zrobiliśmy tam jedzenie przez wiele dni. Robiliśmy jako jedyni gorące posiłki, jajecznica. Na przejściu, gdzie tak naprawdę nikt inny nie był gotowy tego robić. Gotowaliśmy kiełbasę, smażyliśmy wszystko. Dlaczego tego nie pokazujecie? Dlaczego nie pokazujecie tego, że polscy rolnicy wiele lat temu zostali sami i w obronie których myśmy stali? I mówiliśmy jasno, że potrzebna jest dla nich pomoc, rekompensata za to, że ponoszą straty. Premier Mateusz Morawiecki dostał wczoraj szał. Dostał szał, bo zobaczył, że to, co oni sobie przywłaszczyli, uwłaszczyli się na polskiej wsi, nie musi być im przypisane do końca. I tutaj macie odpowiedź, dlaczego? Dlaczego na polskiej wsi ludzie coraz bardziej boją się mówić, rozmawiać, wyrażać własną opinię i ja powiem jedno, przewalimy ten mur nienawiści, przewalimy ten mur, który buduje między ludźmi taki opór społeczny w rozmawianiu i ja to biorę na siebie. Ja zapewniam, wytrwam w tym, dam radę. Ja toruję drogę dla tych, którzy będą w Polsce wprowadzali normalne zasady demokratyczne, gdzie ludzie będą mogli normalnie w końcu rozmawiać i nie bać się wyrażać własnej opinii. Bo co dzisiaj mówią mi ludzie, panie redaktorze? Mówią, dobrze Michał, my wiemy, co ty uważasz, uważamy tak samo, ale może tego nie mów, bo się coś tobie stanie, bo się komuś coś stanie, bo po co to wszystko, to już lepiej nic nie robić. A ja uważam, że trzeba, to jest konieczność, to jest nasza największa potrzeba. Dzień dobry, Adrian Dorecki, Telewizja Polska. Pytanie do pana Michała. Mówi pan o wiarygodności. Dwie kwestie, o których zapewne widzowie TVN-u nie usłyszą. Wypowiedź pana z 29 czerwca tego roku, ile się nie mylę, dla Radia Z. Mówi pan, że nie wejdzie pan w koalicję ani z PiS-em, ani z Platformą. Co się stało, że zmienił pan zdanie? Twierdzi, że pan zdania nie zmienia. I również tego samego dnia, w tej samej stacji, pan mówi, że Donald Tusk cofnął o kilka wieków Polskę. To co się nagle stało, że Michał Kołodziejczak
z takim człowiekiem nagle tydzień temu przybija piątkę i wchodzi w koalicję. Co się stało? Wie pan, że my nie jesteśmy w koalicji? No dobrze, ale współpracujecie jako koalicja obywatelska, czyli tak. Współpracujecie i idziecie razem na listach. No to jednak ta współpraca jest. Pana pytanie miało złą tezę. Pan, nie ma tezy. Pan się nie przygotował. Pan się nie przygotował, ale już panu odpowiem, bo ja pana szanuję. Ja zrobię wszystko, żeby pan, pana koleżanki i pana koledzy dostali dowolność zadawania pytań normalnych, a nie tak jak mieliście do tej pory agrouni na zapisy w tych mediach swoich. Nie pokazywaliście agrouni w mediach, takich konferencji. Nie robiliście tego. Tych słów wtedy nie pokazywaliście. Wie pan co? Agrounia idzie na listach Koalicji Obywatelskiej, na miejscach na liście Koalicji Obywatelskiej, zachowując pełną autonomię, zachowując całkowitą niezależność, reprezentując polską wieś i jak widać, wywołując wielki strach w oczach innych grup. Ja bym chciał, żebyśmy przeszli do merytorycznych rozmów, a te słowa, to co działo się w Polsce wiele lat temu, wie pan, ja się nie wycofuję z żadnych słów. No to proszę pana. Mogą być trochę w szoku. No, mówi proszę pan, w czerwcu tego wyborcy. Roku, ile? 2 miesiące minęło niecałe. Mówi pan, że ten człowiek cofnął o kilka wieków Polskę, a teraz pan z nim piątkę przybija. Wyborcy. Ja panu rękę też podam. Proszę bardzo, nie ma problemu. Ja panu też podam rękę. Żeby ten mikrofon kiedyś mógł reprezentować normalnych ludzi, wie pan? I panu brawo! Brawo! Ja zadaję panu konkretne pytanie. My będziemy budować w Polsce normalność. My nie jesteśmy politykarzy. Normalność. To nie jest happening. To są proste gesty, na które was nie stać. Ale odpowie pan chociaż na jedno pytanie, bo z tak zwanych przez was wolnych mediów. Które? Pytanie i też pan odpowiada naokoło. Które, pani redaktor? Dlaczego pan chociażby zmienił zdanie, że jesteśmy nie z Platformą, teraz nagle współpracujemy. Jesteśmy dzisiaj. Był człowiek, który cofnął kilka wieków Polskę, teraz nagle na jednej scenie. To jest zaskakujące. Bo dla mnie kilka wieków to jest mniej niż kilkanaście wieków to, co robicie wy. Bo normalni ludzie już w epoce kamienia łupanego dobierali się w pary, w grupy i razem polowali na mamuta. Wy chcecie rozdzielić całe społeczeństwo, żeby wszyscy byli pojedynczy, bo takim zmanipulowanym, pojedynczym społeczeństwem dobrze się rządzi. Dobrze się je dzieli i już. I dla mnie wy cofacie Polskę, Prawo i Sprawiedliwość o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt wieków do tyłu, wtedy, kiedy pierwotni ludzie wszyscy mieli żyć samotnie. Mieli nie żyć nawet w plemionach. I wy to zaczynacie robić, że ludzie bunkrują się w domach, w swoich wąskich środowiskach. I dzisiaj razem z Koalicją Obywatelską, która się składa z wielu różnych ludzi, pokazujemy, że można mieć na różne zdania, na różne tematy różne zdania. Można usiąść i sprzeczać się normalnie przy stole, a nie wyzywać się w jakiś taki sposób, jak tutaj to jest pokazywane. I uważamy to za dużą wartość. I widzimy też, że dużo ludzi zaczyna to rozumieć, ale dużo ludzi też zaczyna widzieć to, co zrobi PiS po wygranej kadencji kolejnej, czyli cofnie nas wiele, wiele do tyłu i będzie chciało pozabijać takie obywatelskie postawy, jakie buduje od samego początku agrounia. I chcemy, żeby ludzie w Polsce mogli w końcu normalnie żyć, żeby się nie bali i żeby telewizja publiczna pokazywała agrounię i podobne ruchy nie tylko wtedy, kiedy rozmawiają z najważniejszymi politykami w Polsce, ale wtedy, kiedy organizują protesty, strajki. Powiedzcie jeszcze jedno, jak tam wczoraj tą manipulację zrobiliście i mówiliście... Pani dobrze wie, którą. Poczekaj. Proszę pani, ja czasem, mi niektórzy mówią, że jak jestem nerwowy, to żeby się napić melisy. Ja melisy nie piję, bo potrafię panować nad nerwami. I ja też pani mówię. Kiedy stacja benzynowa w Błaszkach sprzedawała paliwo po 9,99 24 lutego poprzedniego roku, kiedy ja to pokazałem, wiele ludzi z mojej gminy dziękowało mi, że później ta sama stacja oddała im pieniądze, kiedy obudziłem władzę w Polsce i pokazałem, że właściciele stacji zaczynają manipulować cenami.
i ci ludzie mi podziękowali. Mogę wymieniać nawet z nazwiska, bo to ludzie z mojej bliskiej okolicy. A wy mówicie, że to było jakieś tam działanie. Ja pokazałem, że państwo wtedy było słabe, nie pozwalało zarabiać na ludziach. To tak samo jak państwo pozwoliło zarabiać w momencie, kiedy VAT na żywność został zmniejszony do zera, a największe supermarkety podniosły ceny na półkach sklepowych o różnicę VAT-u i VAT zamiast trafiać do Skarbu Państwa, zaczął trafiać do kieszeni biznesmenów, którzy przejęli handel w Polsce. I manipulacją jest pokazanie we wczorajszym spocie wkurzonych ludzi, którzy 5 lat temu szli do Ministerstwa Rolnictwa, pod KPR-em, którzy sprzedawali swoje maliny po złoty 50 zł. I ja też tutaj to powiem, kiedy poszedłem do KPR-emu, jeden z wiceministrów rolnictwa powiedział mi, mam dostęp do danych pańskich, mam dostęp do tego, jakie pan kupił maszyny na dotacje unijne i jak trzeba będzie, to sprawdzimy wniosek jeszcze raz i wtedy nie dostanie pan zwrotu. To jest to samo, co zrobił niedawno Niedzielski, pokazując dane. Wy, czyli władza PiS, ma dostęp do naszych danych wrażliwych, których ona nie będzie bała się używać. I ja tego najbardziej się boję. Jeżeli moje dane nawet będą spreparowane, odwrotne, to ja apeluję do wszystkich ludzi w Polsce. To samo zrobią z wami, jeżeli wyrazicie inne zdanie na jakiś temat. Jeżeli są pytania jeszcze tutaj od innych mediów... A czy mógłby pan opowiedzieć, jeszcze odpowiedzieć na pytanie mojego kolegi? Co dzisiaj, w poniedziałek, 21, tak? 21, tak. Tak. Dzień sierpnia. Co Michał Kołodziejczak dziś myśli o Donaldzie Tusku? To jest człowiek, który... No tak jest w stanie poprowadzić Polskę, że Polska się będzie rozwijała, czy jednak dalej będzie ją cofał wstecz? Czy jest to człowiek godny zaufania, godny tego, żeby zagłosować na tę listę? Mówił pan, tak, że Donald Tusk się nie zna konkretnie na niczym. Czy dzisiaj już mówię. Zobaczcie, Donald Tusk, mimo wszystkich różnic, które są między nami, powiedział, panie Michale, pan, osoby z Agrounii, zapraszamy na listę Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że się różnimy. Zobaczcie, jaki odważny człowiek. Ale to jest fajne, tylko zobaczcie. Na listę, czy ma pan jeszcze jakieś takie argumenty? Zobaczcie. I wracamy do budowania normalnej demokracji. Normalnych sporów, normalnych różnic i pokazywania, że to jest oczywiste. I widać, że to jest, bo jak widać, Prawo i Sprawiedliwość zapomniało o tym. Jeżeli chodzi o tematy rolnicze, to rozmawia głównie, ale to ze swoimi takimi związkami, które są koncesjonowane, z politykami, którzy są uwiązani na pasku Prawa i Sprawiedliwości, na pasku wypłat Prawa i Sprawiedliwości, to oni są słuszni i się wypowiadają na te tematy. Jeszcze niedawno Robert Telus mówił, że Michał Kołodziejczak ma dużo racji, że Michał Kołodziejczak, on wie, że te zmiany, które ja chcę wprowadzić, są dobre. To co się stało z Robertem Telusem i z Prawem i Sprawiedliwością, że oni w ciągu jednego dnia tak zmienili zdanie. To jest brak wiarygodności. To jest totalny brak wiarygodności. Budujemy listę Koalicji Obywatelskiej, budujemy ją z różnymi ludźmi, którzy potrafią usiąść do stołu, pani redaktor. To, o czym Prawo i Sprawiedliwość zapomniało. To, o czym mówił Witos i Kościuszko. I ja do tych słów będę się odwoływał wiele razy. Wiele razy. A kto kruszy jedność chłopską, to ten kruszy siłę Polski. To mówił Witos już wiele lat temu. A kobiety na wsi, bo pan często rozmawia z ludźmi wsi, wybaczyły już Donaldowi Tuskowi i PSL-owi podniesienie wieku emerytalnego? Nie jest panu niezręczny chociażby ze względu właśnie na takie fakty? Ja jestem gwarantem tego, że ci ludzie będą dobrze reprezentowani. Ja jestem gwarantem tego, że prawa tych ludzi będą bronione. Jestem gwarantem i będę pilnował tych ludzi. Proszę zobaczyć, że będzie on dobrze słyszalny. Proszę zaufać i proszę poczekać. Ja jestem gwarantem tego, że ludzie pracy będą dobrze reprezentowani, że praca będzie się tutaj znowu opłacać. A pani myśli, że to jest prosta decyzja? No właśnie o to pytam. Była prosta? Nie. Nie. Nie była prosta. Dzisiaj stawiamy sobie na celu to, żebyśmy... Wie pani, chociaż takich rzeczy to nie oglądali, co tutaj Narodowy Bank Polski pokazuje. Słucham? Możemy zrobić następną konferencję pod Sejmem. Wie pani, Ryszard Bartosik, minister rolnictwa, to jest według mnie wiceminister, człowiek, o którym pani teraz mówi.
czyli kiedy zaczynała się poprzednia kadencja, miał oszczędności około 15 tysięcy złotych, dzisiaj ma ponad 150 tysięcy złotych. To są ludzie, którzy faktycznie według mnie, nie wiem, może pani go zapytać, ale według mnie tacy ludzie idą do polityki po to, żeby się dorabiać. Mi wiele razy wytykaliście dobry samochód, pewną majętność też, niezależność i to buduje moją niezależność w rozmowach. To, że ja nie muszę czekać na to, żeby coś dostać od Prawa i Sprawiedliwości. Wie pani, posiadam. Co pan zamierza mamy... zrobić, krótko mówiąc, żeby ludzie wsi panu wybaczyli? Nie wybaczą nigdy PiS-owi tego, co zrobił. Ale co pan zrobi, żeby panu wybaczyli? Bo przecież my wszyscy czytamy te opinie w internecie od kilku. Pani redaktor, przez 5 lat proszę mi pokazać organizację, która zrobiła więcej dla polskiej wsi niż Agrounia. Co tutaj wybaczać? Co wybaczać? A są decyzje, które nie są rozumiane przez wszystkich od samego początku. Czas je obroni i jestem o tym przekonany. I co wybaczać? To, że my broniliśmy Polski... Nie będzie pan przepraszał też, jak rozumiem. Ja czekam, żeby mnie przeprosił wojewoda lubelski Lech Sprawka za to, że nagłośniliśmy sprawę przywozu technicznego zboża i za to dzisiaj 35 osób z Agrounii ma zarzuty karne, bo nie wyszliśmy z Urzędu Wojewódzkiego, bo powiedzieliśmy, że jeżeli ta sprawa nie zostanie rozwiązana i do Polski nie przestanie przyjeżdżać zboże techniczne, to my nie wyjdziemy. I tacy są nasi ludzie. To jest hart ducha. Bycie w Agrounii to znaczy być odważnym, zahartowanym, nie bać się trudnych decyzji. I Lech Sprawka, pracownicy Urzędu Wojewódzkiego związani z Prawem i Sprawiedliwością, bo przecież Lech Sprawka to bliski, to można jasno powiedzieć, to jest PiS, donoszą na nas, na prokuraturę. Z akt sprawy dowiadujemy się, że nadzór nad wyrzucaniem ludzi z Urzędu Wojewódzkiego był z samej Warszawy. I to jest MSWiA, które dało w zapisach, z tego co wiem, by użyć wszelkiej siły, żeby ludzi Agrounii wyrzucić z Urzędu Wojewódzkiego. Wie pani, faktycznie macie kogo przepraszać, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tak niszczy polskich rolników. Jeżeli pan pozwoli, rolników. Pytanie ode mnie, tak. Dobrze? Bo mówi pan dzisiaj, że jest pan w stanie pochwalić Donalda Tuska. W zasadzie wybrzmiało tylko dlatego, że miał odwagę usiąść do stołu z wami rozmawiać. Cholerna odwaga czy to pan, jest. Czy pan dzisiaj ma tę odwagę właśnie, jeżeli mówimy o odwadze, żeby tak jak 2 miesiące temu skrytykować Donalda Tuska za to, co robił rolnikom i polskim wsi. Ma pan tę odwagę dzisiaj czy nie? Dzisiaj będziemy krytykować tych, którzy od 8 lat rządzą i przez 8 lat doprowadzili nas do zapaści. Pozwolili na nielegalny przywóz zboża z Ukrainy. Ludzie, którzy nie potrafią pokazać listy firm, Prawo i Sprawiedliwość, które nie pokazało listy firm, podmiotów, które przywoziły zboże z Ukrainy do Polski. Kto wydał tą decyzję? Kto to przyklepał? Czy była tam korupcja? Dzisiaj mówimy o tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość na polskiej wsi. Prawo i Sprawiedliwość totalnie podzieliło Polaków. Totalnie. No widzi pan, no i to jest właśnie dialog. Pan mówi przekreśliło dialog. Pytania dziennikarzy, a generalnie używa pan dla nas, chwytów. Dla nas dzisiaj najważniejszy jest cel w tych wyborach, który czyli jest jasny. Dostać się do Sejmu, tak? Pani redaktor, Michał miał i ma jasny cel. Polska wieś ma być godnie reprezentowana, a jej sprawy mają być załatwiane. Nigdy nie chciałem być posłem. Nigdy nie chciałem być politykiem. Zmieniło się to, że władza Prawa i Sprawiedliwości nie chce rozmawiać z normalnymi ludźmi. Z reprezentantami polskimi. Co się zmieniło na jego temat w ciągu 2 miesięcy? Co się zmieniło? Pani redaktor, będziemy budować takie społeczeństwo w Polsce, które będzie ze sobą rozmawiało. I dzisiaj startują w pełnej autonomii ludzie z Agrounii, z list Koalicji Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej. Obawia się pan dzisiaj, że ci widzowie, którzy zobaczą tę konferencję, albo chociaż jej fragmenty, będą mieli wątpliwości co do pana wiarygodności, prawdomówności, no bo nie jak obawiam. Można zaufać politykowi, który co 2 miesiące zmienia zdanie? To jak można zaufać Mateuszowi Morawieckiemu, przed którym przestrzegał mnie jego ojciec na łożu śmierci. Kornel Morawiecki powiedział mi jasno, proszę uważać na mojego syna, ja nie rozumiem jego decyzji, nie współpracuj z Mateuszem Morawieckim, on zawsze cię oszuka i dla mnie tutaj temat... Ale tych faktów nie jesteśmy w stanie zweryfikować, pan przed chwilą jest powiedział... Się nie obroni. Tak, a poza tym pan powiedział przed chwilą, proszę nie ruszać wiele mojego osób ojca. Było dlaczego tematów. Tak nieelegancko? Kornel Morawiecki był politykiem i pani redaktor, mało tego,
gdzie są pieniądze, na którym koncie trzyma Mateusz Morawiecki pieniądze, które były z prywatyzacji też publicznego majątku, kiedy jeszcze pracował w banku. Dlaczego Mateusz Morawiecki zmienił zdanie, że kiedy pracował w banku, był za, pomagał prywatyzować publiczny majątek, a teraz nie? Pan nie ma tej odwagi odpowiedzieć wprost na pytanie. Mamy odwagę takiej, której brakuje dzisiaj normalnej Prawu i Sprawiedliwości. Domaga się pan tych pytań. Przyszliście pod siedzibę TVP. Tak, przyszliśmy, by TVP dopuszczało do rozmów różnych ludzi, którzy mają różne zdanie. Ale pan nie dopuszcza do rozmów, skoro pan nie odpowiada na pytania. Odpowiadamy na wszystkie pytania. Pani cały czas zadaje pytania i cały czas odpowiadamy na te pytania. Panie przewodniczący, czy odpowie pan na pytanie obywatela w takim razie, skoro jest pan taki otwarty? Pytam dlatego, że też pochodzę z Sieradzkiego, tak jak pan, i wczoraj byłem na dożynkach, przepraszam bardzo pana. Byłem na dożynkach wojewódzkich i województwa łódzkiego w Paradyżu. Też rozmawiałem z rolnikami, którzy też pana znali i z panem działali w województwie łódzkim, w okolicach Sieradza. I przypomnieli mi też kilka faktów, m.in. 9 maja 2018 roku, gdy flagę unijną tak naprawdę wytarzaliście w jakiejś kapuście, deptaliście i mówiliście, że Unia Europejska zdradziła rolników, że należy rozważyć, czy z tej oszukańczej organizacji wystąpić. Pokazywali mi też wiele przykładów. Pan manipuluje, pan poczeka chwilę. Pan manipuluje. Pan, wiecie, tutaj gwiazda TVP i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach przyszedł sobie robić happening, niech sobie zorganizuje sam konferencję i niech pan to opowiada. 9 maja 2018 roku jasno wypowiedzieliśmy się na tym, że Unia Europejska nie dała rekompensat dla polskich rolników za poniesione straty spowodowane właśnie embargiem rosyjskim. Tak, to jest prawda. Nigdy wtedy nie mówiliśmy tych słów, które pan zmanipulował i zostanie pan pozwany w trybie wyborczym. Bo zmanipulował pan wypowiedź i takich, wie pan, wypowiedzi będziemy unikać. A może pana całkowicie zlekceważymy, bo nie wiem, czy to jest postać jakkolwiek wiarygodna. I proszę pana, nigdy nie mówiliśmy o tym, żeby z Unii Europejskiej wychodzić. I ja tutaj jasno o tym mówię. Pan pomylił się. Nie deptaliśmy flagi unijnej. Nie było deptanej flagi. Nie była deptana. Nie było. Czy jeszcze pytanie jest i dostał pan odpowiedź na to pytanie. Czy Michał Kołodziejczak dalej uważa, że Unia Europejska nas oszukuje, zdradziła nasze interesy i należy rozważyć, jak się dla niej zapatrywać? Michale, jaki jest stosunek do Unii Europejskiej? Nas zdradza rząd. I stosunek do Unii Europejskiej zawsze był ten sam. Unia Europejska jest jaka jest, ale to nasz rząd powinien zadbać o nasze interesy w Unii Europejskiej. A on co? Nic. I dlatego jest tak, jak jest. Rozumie pan to? Czy panu inaczej wytłumaczyć? Czy jak inaczej wytłumaczyć? Unia Europejska to jest wspólnota wszystkich państw. I nasz rząd jest częścią tej wspólnoty. I ten rząd powinien zadbać o nasze interesy. A on tego nie robi. Cło na produkty zbożowe z Ukrainy. Co zrobiło? Nasz rząd schował się. Tchórz schował się. Nawet nie odezwali się jednym słowem, że może trzeba by wprowadzić cło. Dzisiaj są wielcy bohaterowie. Zrobili. Decyzja jest. Mówię. Odpowiedź była jasna. Unia Europejska jest społecznością europejską, różnych państw, różnych ludzi, ale nasz rząd jest częścią tej Unii Europejskiej i on musi zadbać o nasz interes, a on tego nie robi. Nasz rząd jest tchórzem, który nie miał odwagi. Artykuł 4 bodajże traktatu o zwolnieniu z cła. Jeśli produkty z Unii Europejskiej destabilizują rynek jakiegoś państwa, jest możliwość wprowadzenia z powrotem cła. Prawo pozwala. A co zrobił rząd? Nawet słowa w Komisji Europejskiej nie powiedział, że może trzeba by to zrobić. Pod naciskiem rolników, w Hrubieszowie udał bohatera, że zablokował na 2 dni transport zboża. Transport, który i tak jechał, bo umowy podpisane. I na to nigdy się nie godzimy. Pan może sobie szczuć, może
Ale co w moim pytaniu o szczucie? Pytanie no o to Unii dostał pan odpowiedź. Ale proszę nie mówić, że szczuję. Pytam konkretnie. Dostał pan odpowiedź. Dostał pan odpowiedź. Tylko cały czas słyszy pan swoje I tutaj, pan lepiej chwyć pan telefon, bo pan bardzo dobrze umie na Twitterze i pan tam smaruj dalej. Bo pan więcej nic nie potrafi. No, dziękuję. Nie dowiedziałem się, czy Michał Kołodziej tak no to pytanie, ale jeszcze mogę, Patryk Tymiński, Telewizja Kolejne Polska. Ja chciałbym do prawdziwej informacji, bo ci, co oglądali transmisję z tej konferencji, usłyszeli od państwa, że na naszej antenie wczoraj podobna manipulacja, której nie było, pokazały się materiały pana wypowiedzi bez daty, a ja tu mam screena z wczorajszego fragmentu, który w czasie konferencji znalazłem i jest data 13 lipca, 18 rok, więc chciałbym, żeby pan Dohammer powiedział, że no, manipulujemy to nie my, ale państwo. Proszę pana, materiały, które pokazywaliście, nie w każdym wydaniu miały datę. I za takie rzeczy nie będę przepraszał. To, kiedy wypowiadał się generał Polko i inni ludzie, były tak w taki sposób podane, że ludzie nie mogli dojść do prawdy, bo były to strzępki informacyjne, które sobie ktoś składa sam gdzieś, który nie śledzi polityki. Więc proszę pana, te informacje trzeba podawać w całości, łącznie z wątkiem i wątkami pobocznymi, bo były one wypowiedziane w odpowiednim momencie. Wie pan, to jest dla mnie osobiście smutne, że tak się dzieje. I dziękuję panu za to pytanie. Smutne jest to, że pan manipuluje, więc nie tylko Telewizji Polskiej, ale i TVN-u i Polsatu. Chciałbym też zapytać, bo dzisiejsza konferencja, takie chyba hasło można dać atak na Telewizję Polską. Stąd pytanie, czy atak na dziennikarzy, na moich koleżanki, ale i na całą telewizję. To jeden z waszych punktów kampanii. Bo kampania trwa, jak na razie pan się skupia tylko na tym, żeby nas atakować. To jest po materiałach TVP. Takie informacje dostajemy. Wszyscy i nasze rodziny. To przez dziennikarstwo TVP dostajemy groźby karalne. Nasi dziennikarze też dostają. Za to, co robią, to ja się nie dziwię. Nasi dziennikarze też za to, co robią. Zapytam pana ponownie pytanie, bo odpowiedzi dzisiaj nie dostajemy jako dziennikarze. Czy pana, czy jeden z punktów pana kampanii to atak na telewizję? Proszę państwa, ataki to my odpieramy. Proszę pana, ataki odpieramy, bronimy się, ta walka jest nierówna. Niech pan zaniesie to redakcji. Niech pan weźmie to redakcji. Niech pan weźmie redakcji. Niech pan weźmie. Dlaczego pan nie chce wziąć? Ale wstydzi pan się politycznego bełkotu, który pan uprawia? Wstydzi się pan politycznego bełkotu, który pan uprawia? To jest dla pana. Dla pana. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Proszę bardzo. Nie, ja pytam, czy są następne pytania. Powiem pytanie mojej koleżanki, której dostała odpowiedzi od pana o rolników. W internecie krążą materiały pana kolegów z Agrounii o tym, że zdradził pan polską wieś. Jak pan się do tego odniesie? Czas pokaże, że nie. To Prawo i Sprawiedliwość zdradza polską wieś na arenie międzynarodowej, na arenie unijnej. Nie dba o nasze interesy, pozwoliło na przywóz zboża i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. To Prawo i Sprawiedliwość pozwala, że dzisiaj kieszenie obywateli są drenowane, bo żywność w sklepach jest bardzo droga, jest kupowana przez supermarkety bardzo tanio u polskich rolników. I to jest dzisiaj takie działanie, które pokazuje, że zdradzeni są nie tylko rolnicy, ale także i całe społeczeństwo. Społeczeństwo, my o polskich rolników walczymy i walczyć będziemy i wiem, że damy radę. Jesteśmy murem za Michałem Kołodziejczakiem. Pan przeprosi za te słowa i za znaczący gest środkowego palca do Amerykanów, bo jak na razie mówi pan, że sojusz z Amerykanami jest niepodważalny, a teraz no, nagranie, które pokazujemy z datą, to ważne, z datą z 18 roku, no po prostu mówi, jaki pan ma stosunek do Amerykanów. Dzisiaj nasze relacje z Ameryką są niepodważalne, są bardzo ważne i tak, jeżeli ktoś został urażony, to ja potrafię powiedzieć. Przepraszam. A co pana skłoniło? Przepraszam. To, że ludzie sprzedawali maliny za złoty 50, wszyscy mówili o tym, że relacje na świecie są bardzo ważne, a rolnicy płacili za to cenę. Wie pan, to, że zadzwoniła wtedy do mnie, dokładnie pamiętam, pani Halina spod Annopola i powiedziała, panie Michale, jest 12, bo to był dzień przed tym wszystkim, tak, bo to było 13 lipca chyba. I powiedziała, nie mam za co kupić wyprawki moim dzieciom do szkoły. Nie mogę kupić sandałów dla moich dzieci, a jest lato. Wie pan co?
i ona słyszała w telewizji, ona w telewizji słyszała, że wszystko jest najważniejsze na świecie. Tylko nie ona. Wie pan? Wie pan? Pan jedzie tam. To spod Piotrkowa, to ten pan, niech jedzie do Piotrkowa, do pani Ani, dam mu numer. Rolnika, którego rok temu zdążyła odciąć ze sznurka z Piotrkowa Trybunalskiego, z okręgu wyborczego Roberta Telusa. Jak chcecie, to dam. Gdzie powiedziała, cała rodzina płaci cenę za to, że mają problem ze sprzedażą świń, trzody chlewnej. Szanowny panie, i udało się śmierć rolnika przez projekty CPK. I mówmy o konkretach, wie pan? Bo możecie mówić sobie o wielkiej polityce, a dla nas ważne są konkrety. Dziękuję. Jak jeszcze mogę, to dopytam o to, że pani nie chce przeprosić za to, że państwo manipulują. I ja chciałbym też, żeby pan odróżniał setki na antenie, to takie wypowiedzi, które pana pokazujemy, a spod Prawej i Sprawiedliwości tam w naszych setkach, które pokazujemy, są na antenie. Dobrze, więc spot został zmanipulowany tutaj, który też pokazaliście, więc jak będziecie pokazywać ten spot, to dodajcie daty i będzie wszystko w porządku, będzie okej. Okay. Jak mogę na koniec jeszcze dopytam o te stosunki z Donaldem Tuskiem, które pan nie odpowiedział. Jakie pan ma teraz na ten temat zdanie? 2 miesiące, no mówi pan złe słowa o Donaldzie Tusku, dzisiaj jesteście kumple i zbijacie piątki na scenę. Tak. Tak. Taka jest prawda, zaprzeczy pan? Nie. No właśnie, to co się stało, że przez te 2 miesiące pan zmienił zdanie? Szanowny panie. Ja nie wiem, może u was jakiś jest wirus, coś, bo ja ostatnio słyszę tylko Tusk, 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 Tusk. I ja panu życzę i radzę. Kupi se pan takie zwierzątko, które jest w klatce, w pokoju, taki ptaszek. I będzie pan go karmił i ten ptaszek będzie coś powtarzał. I jeśli po jakimś czasie ten ptaszek będzie mówił to, co pan chce, to pan zrozumie, że pan jest tym ptaszkiem. Dobrze, to ja wrócę do pana Tomasza Wójczaka. Co się zmieniło przez te 2 miesiące, że teraz jesteście kumple z Donaldem Tuskiem, a byliście... No może nie. Proszę państwa, my na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy, naprawdę. Czy dziękujemy są bardzo. Pytania? Dziękujemy. 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 Odpowiedział pan na pytanie, czy nie? Co się zmieniło? Odpowiedziałem. Proszę pana, odpowiedziałem na pytanie. Proszę pana. Robi pan konferencję przed telewizją polską, dziennikarze przychodzą, zadają pytania, a pan ucieka. Proszę pana, jakie to pytanie? Co się zmieniło przez 2 miesiące, że teraz jesteście na jednej scenie z Donaldem Tuskiem? Nie pozwolimy gnębić Polaków w dalszej kadencji przez PiS. To jest odpowiedź. Dogadamy się z każdym, żeby odsunąć PiS od władzy. Zrobimy to. Dziękuję. Nie pomaga bronić naszego interesu, powoduje, że sprzedajemy swoje produkty bardzo tanio, sprzedawane są w sklepach bardzo drogo. Myśmy obronili szkołę w Dubience, która miała być zamknięta, szkoła mundurowa jeszcze przed wojną. Obroniliśmy gminę wiejską Chełm przed przyłączeniem do Chełma, broniliśmy polskiego interesu w tym wszystkim. Broniliśmy polskich producentów trzody chlewnej przez wiele miesięcy, kiedy ceny były niskie i to wszystko za rządów Prawa i Sprawiedliwości się działo. To za rządów PiS-u, ale proszę pana, tak, wejdziemy, bo ja już skończyliśmy konferencję, zmierzam. Zadał pan pytanie, ja odpowiedziałem. Ja odpowiedziałem, niech pan zobaczy, jakimi Lexusami jeździmy. Tak, dokładnie. I to zrobiliśmy, nie pozwolimy, żeby kolejny raz rolnicy stali miesiącami na ulicy, żeby dochodzili swoich praw. Zapytam o ataki na telewizję polską, na to pytanie też pan odpowiedział, czy ataki na telewizję polską, na dziennikarzy, moich kolegi i kolegów i koleżanki, ale i na mnie, to pana zdaniem, to nie pana zdaniem, według pana, jeden z punktów kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Proszę pana, będziemy pokazywać twarze ludzi, którzy stoją za nagonką na mnie i na moją rodzinę. Na to, że moja 5-letnia córka się boi wyjść na wieś, bo ogląda telewizję. Atakujecie. Atak na rodzinę to jest, proszę pana. Pan się zastanowi, co pan robi. Może pan jest młodym człowiekiem, ja pana szanuję naprawdę bardzo mocno. To nie jest telewizja polska. Jaka to jest telewizja pana? To jest telewizja pisowska. To jest czujna. Telewizja polska. Pan ma też czujna. Telewizja polska. Jak pan sobie napisze... A co świadczy pan? Wie pani co? Wie pan co? To, że pan nie jest rzetelne informacje. Nie, pokazujecie tylko propagandę i to wygląda pani teraz. Ja wczoraj nie wskazywała problemy. Chciałam panu podziękować w imieniu mojej córki, która wczoraj płakała, jak mnie widziała. Dziękuję bardzo panu. Tak, za tą manipulację. Dziękujemy.